Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie 13 lipca w środę. Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii, według Świętego Mateusza, rozdział 11, wersety od 25 do 27, a więc ciąg dalszy wczorajszej Ewangelii. Posłuchajmy jej. Wtedy Jeszua powiedział, Dziękuję Ci, ojcze, panie nieba i ziemi, że ukryłeś te rzeczy przed błyskotliwymi i wykształconymi, a objawiłeś je prostym ludziom. Tak, ojcze, dziękuję Ci, że tak Ci się właśnie spodobało. Mój ojciec przekazał wszystko mnie. Doprawdy, nikt w pełni nie zna syna, tylko ojciec. I nikt w pełni nie zna Ojca, tylko syn, oraz ci, którym syn zechce go objawić. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ukochani, dzisiaj Pan Jezus mówi taką zasadę, że jeśli nie staniemy się ludźmi prostymi, to nie odkryjemy tajemnic nieba. Trochę to jest dzisiaj takie zaskakujące, dlatego, że mogłoby się komuś wydawać, że im więcej ma rozumu, tym więcej będzie też miał wiary. A jest często dokładnie odwrotnie, ale nie to nie dlatego, że ludzie niespełna rozumu mają ten dar. Poznawania Boga, a wszyscy, którzy używają rozumu, to nie, absolutnie nie. Natomiast w tej Ewangelii, w tej Ewangelii, w której Pan Jezus mówi, że Wysławiam Cię, Ojcze, za to, że odkryłeś te rzeczy przed prostymi ludźmi, to możemy powiedzieć, że Pan Jezus też objawiał to, tak zresztą jest w tym liturgicznym przekładzie objawia swoje prawdy, Prostym ludziom, tak jak małym dzieciom, tak jak małym dzieciom. A czym się różni małe dziecko od człowieka wykształconego, od człowieka takiego, właśnie, o którym tutaj dzisiejsza Ewangelia mówi, od człowieka mądrego i roztropnego? Że małe dziecko uznaje, że, że otrzymuje, uznaje, że ktoś inny ma wiedzę na temat tego. Z takich prostych rzeczy, mamo co będziemy dzisiaj jedli, mamo gdzie dzisiaj pójdziemy, albo mamo czy pójdziemy dzisiaj na plac zabaw, mamo tato, a gdzie pojedziemy na wakacje, mamo tato, a czy ja muszę iść do szkoły. Mnóstwo pytań, zwłaszcza malutkich dzieci gdzieś tam, które odkrywają świat. Ostatnio gdzieś rozmawiałem z jakimiś rodzicami, to mówią: Proszę księdza, tysiące pytań. No po prostu tysiące pytań, czego nie dotknie, co nie zobaczy, a dlaczego, a czemu, a na co, a po co. No właśnie, małe dziecko, małe dziecko pyta. Ono nie, nie, nie staje się takim mądralińskim, że wszystko wie. A ludzie tacy właśnie, o których dzisiaj mówi Jezus, ci, którzy są już dorośli w swoim myśleniu, mądrzy i roztropni, wykształceni, oni często mówią, my sami dla siebie jesteśmy odpowiedziami. To znaczy, no ja nie potrzebuję nikogo pytać. Prosty człowiek pyta. Prosty człowiek nie wstydzi się tego, że czegoś nie wie. Prosty człowiek to człowiek, który nie ma, nie ma jakichś oporów, żeby szukać u innych tej wiedzy. A moi kochani, te pytania, które zadaje Bóg, czy na które, które my sobie zadajemy, a są najważniejszymi odpowiedziami naszego życia, to musi nam być podarowane. Tak jak temu dziecku, podarowana jest odpowiedź mamy, taty czy pani w przedszkolu. Te najważniejsze pytania nie rodzą się nagle w jakichś książkach. Nawet jeśli mamy książki do religii, do katechizmu, to tak naprawdę wiara, od, odsłonięcie tych tajemnic jest darem, który otrzymujemy wtedy, gdy pytamy Boga, gdy siedzimy przy Bogu, gdy jesteśmy jak małe dzieci, które poszukują u Niego wszystkich odpowiedzi, które poszukują u Niego, jak na kolanach u rodzica, tego nawet nie odpowiedzi, a tego tej bliskości. Bo Mama i tato nie muszą dziecku co trzy, trzy minuty powtarzać Kocham cię, ale kiedy wezmą to dziecko na kolana, przytulą, pocałują, to to w tej postawie jest odpowiedź, że ja cię kocham. I tam, się, tam właśnie dziecko otrzymuje odpowiedź na pytanie: Mamo, kochasz mnie? Dziecko tak właśnie, dlatego że popatrz, z jaką czułością i miłością na ciebie patrzę. Dlatego my również otrzymujemy te odpowiedzi od Boga wtedy, gdy przychodzimy, jak małe dzieci, do Niego w takiej postawie prostoty. I Bóg wtedy nam objawia to właśnie, że kocham Cię, że jesteś dla mnie ważna, ważny i że prowadzę Cię swoją drogą. Więc bądźmy dzisiaj tymi ludźmi prostymi, którymi Pan Bóg objawia. Te prawdy, jak małym dzieciom, jak rodzice małym dzieciom, i nie bądźmy takimi, takimi przemądrzałymi, że my już wszystko wiemy, że my już nawet wiemy, jak wierzyć, że już wiemy, jak się modlić. Tylko poszukujmy w tej obecności przed Bogiem cichej obecności, nieraz i milczącej. No albo jeśli ktoś nie bierze od lat pisma świętego do ręki, to również w tej obecności, ale znowu nie na zasadzie, że my mamy poznać Ewangelię, Słowo Boże, przeczytać je całe i teraz zrozumieć, bo przeczytałem Pismo Święte. Nie, tylko w takiej obecności przed Bogiem, że nawet jedno zdanie przeczytam i jestem. I jeśli panu się spodoba, żeby mi to wytłumaczyć, to mi to wytłumaczy. A jeśli będzie tylko na mnie patrzył z miłością i z czułością ze swojego Słowa, to przyjmijmy to jako właśnie yy, pocałunek Boga. Wysławiam Cię, ojcze panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Bądźmy takimi. Pan z Wami i z Duchem Twoim niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Wszystkim życzę pięknego, błogosławionego dnia, niczym małe dziecko na najpiękniejszych wakacjach ze swoimi rodzicami. Tak przeżywajcie swój dzień, jak małe dzieci na wakacjach z Panem Bogiem. Szczęść Boże!